razem chciałbym pokazać drugą wersję wyjazdu z Białegostoku na południe. Oczywiście wcześniej już pokazywałem, że na południe można wyjechać przedłużeniem ulicy Mickiewicza. Tym razem wyjazd na południe w kierunku dzisiejszej drogi numer 19. Ale oczywiście nawiązując do, powiedzmy, historii, a bardziej tego, co widziałem na starych mapach, chciałbym pokazać, jak wyjeżdżało się z Białegostoku, no jeszcze na przykład 100 lat temu, kiedy nie było właśnie tej drogi, do której dojeżdżamy, czyli Alei Piłsudskiego, którą to dzisiaj najprościej jest wyjechać na południe. Wtedy oczywiście jedynym słusznym rozwiązaniem, jedynym słusznym wyjazdem na południe była ulica Warszawska, no i jej naturalne przedłużenie, czyli ulica Nowowarszawska. Ulica Warszawska, naprawdę nie wiem, dlaczego nazywa się Warszawska, tego nigdzie nie znalazłem. Oczywiście jej nazwa w historii kilkukrotnie zmieniała się, ale i tak wróciła do dzisiejszej ulicy Warszawskiej. Minęliśmy już właśnie ulicę Kościelną. Kościelną, która ciągnie się aż, no można by powiedzieć, do rynku Kościuszki, a właściwie do ulicy Kilińskiego, o której no wcześniej troszeczkę zapominałem i nie wspominałem o niej. No i za chwilę skończy nam się Warszawska, skończy nam się na dzisiejszej Piastowskiej. Tyle tylko, że kiedyś, no na przykład te 100 lat temu, albo jeszcze bliżej, w 76 roku, pojechalibyśmy prosto w Nowowarszawską. Dzisiaj musimy to wszystko objechać. Jesteśmy na przedłużeniu ulicy Warszawskiej, czyli ulicy Nowowarszawskiej. No można by powiedzieć, że jest tu jakieś takie małe centrum handlowe. Jeden sklep, drugi sklep. Ale tutaj już wracamy do takiej zabudowy dość starej. Oczywiście nie wygląda to już tak wielkomiejsko jak Warszawska. To dlatego, że kiedyś tutaj po prostu była wieś Skorupy. A jesteśmy cały czas dosłownie 2 km od centrum miasta. No i nadal jedziemy drogą, która kiedyś była bardzo ważną wylotówką z Białegostoku na południe. To, co najciekawsze, to właśnie to, że za chwilę ta ulica po prostu się zakończy.
właśnie tutaj dojeżdżamy do końca ulicy, ale to nie jest koniec ulicy Nowowarszawskiej, dlatego że to, co widzimy przed nami, czyli to przedłużenie ulicy Branickiego, to też jest ulica Nowowarszawska. Ale żeby tam dojechać, musimy zrobić bardzo szybki objazd. Objazd, szybka nawrotka, no i jesteśmy z powrotem, może jeszcze nie tutaj, o właśnie gdzieś tutaj, jesteśmy znowu na ulicy Nowowarszawskiej. Tak, to naturalne, dzisiaj wydawałoby się naturalne przedłużenie ulicy Branickiego, to dalszy ciąg ulicy Nowowarszawskiej. No i tutaj mamy rondo Mejera, czyli skrzyżowanie z ulicą Ciołkowskiego. Chyba najdłuższą w Białymstoku. Tuż za rondem mamy dalszy ciąg ulicy Nowowarszawskiej. Kiedyś nawet powiedziałem, że to są wyjazdy fabryczne. Oczywiście to był błąd. Ktoś mnie poprawił. To nadal jest ulica Nowowarszawska. I kończy się ona gdzieś dokładnie tutaj. Tu, gdzie przebiegały kiedyś tory kolejowe. To była taka bocznica, która prowadziła do Browaru na Dojlina. No i oczywiście dalej już idziemy, to jest ulica Dojliny Fabryczne, dojeżdżamy dalej do Rondy.